Drodzy panowie, do was się zwracam, ale tak naprawdę to ten filmik jest dedykowany wszystkim, nie tylko wam panowie, ale wszystkim, z tym, że oczywiście kobiety o tym dobrze wiedzą. Natomiast my, drodzy panowie, nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że dla kobiety najważniejsze to jest czuć się kochaną, być kochaną. Kobieta, żeby kwitła, żeby owocowała, żeby pachniała, to musi czuć się kochana, po prostu musi, bo inaczej to się udusi. I byłem o tym przekonany przez całe swoje życie, ale jak wiadomo, to o czym jesteśmy przekonani, to potem się okazuje, że to nie do końca jest prawda. I dzisiaj, w tym wyjątkowym dniu, bo dzisiaj jest ten wyjątkowy dzień w roku, kiedy odważam się mówić prawdę, gdyż zawsze można to wyjaśnić, że to jest prima aprilis i to z prawdą nie ma nic wspólnego. I dlatego dzisiaj mówię wam najważniejsze prawdy świata. Najważniejszą prawdą świata to jest to, że bardzo ważne jest, żeby kobieta czuła się kochana. To jest bardzo ważne. Natomiast kobieta tego potrzebuje, ale dużo bardziej potrzebuje kochać, niż czuć się kochana. Bo jeżeli kobieta nie kocha, to samo poczucie, że jest kochana, nic jej nie daje. Kobieta, jak nie kocha, to marnieje w oczach. I od was, panowie, od nas, drodzy panowie, zależy, czy kobieta będzie w stanie kochać przez wiele lat swojego życia. Bo tylko te lata, te miesiące, te tygodnie, te chwile liczą się w życiu kobiety, kiedy ona kocha. A jak przy okazji jeszcze czuje się kochana, to jest idealnie i cudownie. Ale to się zdarza bardzo rzadko, do tego stopnia rzadko, że aby wam zdradzić tę tajemnicę, jak do tego doprowadzić, to trzeba będzie poczekać na następny prima aprilis, gdyż na ten prima aprilis to jest i tak już za dużo, ponieważ, drodzy panowie, czy wy naprawdę tak czujecie się kochani, czy wy tylko po prostu wierzycie w to, że jesteście kochani? Bo z tym kochaniem przez kobiety to może być bardzo podobnie jak z orgazmem. W końcu okazuje się, że on był udawany przez wiele lat.